Witam was serdecznie w szybkim poradniku do Rocket League. Dzisiaj pokażę wam, jak włączyć system metryczny w Rocket League. No, czyli innymi słowy, jak zmienić mile na godzinę na kilometry na godzinę. Od razu powiem, że w Backes modzie też to automatycznie działa. Jak widzicie teraz, prędkość jest pokazana w milach na godzinę, 36. Wystarczy wejść w ustawienia, interfejs i tutaj jest coś takiego jak system metryczny. Włączamy to i co, strzelamy gola. Już powinno być wszystko ok. W Backes modzie już pokazuje w kilometrach na godzinę, dlatego też w grze tak powinno być i dokładnie. No, także to by było tyle. Ja tutaj tylko wspomnę, że możecie zostawić suba, lajka, jeżeli wam pomogłem, oraz dać znać, czy chcecie jakiś poradnik na jakiś inny temat. A jeszcze jedno, jeżeli wpadliście tutaj wyszukując film, to możecie dać znać, co wpisaliście w internet, żebym po prostu wiedział ewentualnie, jak zmienić tytuł, no, żeby po prostu każdy, kto szuka, mógł znaleźć film bez problemu. A teraz bez przedłużania, elo elo.